To ja też chciałam coś powiedzieć. W ogóle taką sytuację miałam w pracy, że coś robiłam z koleżanką i ona do mnie, to jest początek w ogóle to, co chcę powiedzieć. Ona do mnie powiedziała, ja mówię do niej, zobacz, jaka jestem doskonała, ale coś takiego do niej powiedziałam. Nie, jest. Spokojnie, wszystko jest okej. Mówię do niej, zobacz, jaka jestem zdolna. A ona do mnie mówi, jestem zdolna niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Mówię, wow, co ty do mnie mówisz w ogóle? Ona do mnie, no to wiersz, ja na brzechu, no i słuchajcie. I ja pierwszy raz w życiu w ogóle przeanalizowałam wiersz Jana Brzechwy. Ja wam przeczytam, jeżeli mogę. Prosimy. I tam jest tak. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Jestem zdolna niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem i jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Umiem świetnie jeździć na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem zdolna, jestem zgrabna, słodka, wiotka i powabna. Amen. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Kurczę, jak to w ogóle mną ruszyło. Ta samochwała, ona daje same słowa wiary. Ona, no, kurczę. Ona same słowa wiary mówi, jaka ona jest. A ludzie w ogóle zrobili z niej postać, ja sama myślałam, że to jest w ogóle postać taka, na chwali się, w ogóle taka niedobra postać. Ale słowa, które znalazłam, które się rymują ze słowem samochwała, pierwsze co było, Bogu chwała, chwała, pochwała, powala, trwała i uchwala. I chciałam jeszcze przeczytać, bo napisałam, zrobiłam w ogóle notatkę pierwszy raz. Taka jestem dumna z siebie, jako samochwała. No i... Bo ta samochwała zawsze wydawała mi się taką postacią negatywną. Wiem, że ludzie zrobili z niej postać negatywną, bo się chwalili i im się to po prostu nie podoba. Ale jest postacią pozytywną, bo ona daje same słowa wiary wypowiada. Mówię też, że ma rodzinę wyjątkową, a my przecież mamy rodzinę wyjątkową, prawda? Jesteśmy Amen. Wyjątkowi. I my ludzie, jako narodzeni z Bożego Ducha, powinniśmy być jak samochwała, wypowiadać same słowa wiary, jacy jesteśmy. Bo my jesteśmy tym, kim myślimy i mówimy, że jesteśmy tak naprawdę. I są te znaczenia słowa tej samochwały, jak bus chwali piętra czy waźniak, ale w ogóle tego nie biorę pod uwagę, bo to ludzie sobie wymyślili, żeby po prostu nikt nie mówił tych słów wiar. Tak, ja mam takie w ogóle, to tak sobie zdefiniowałam wszystko. Tak. I wypowiadając te słowa wiary, mówię o tym, jaką Bóg mnie stworzył, czyli idealną. Oddaję w ten sposób Mu chwałę i dobrą nowinę głoszę, że Bóg mnie stworzył idealną. I ja jestem samochwała, bo ja jestem Bogu chwała, samochwała. Amen. Dziękuję.